Spójrzcie, jak można rozeznać własne powołanie? Na pierwszym miejscu, w szczególności powinnaś lub powinieneś dostrzec tę głęboką wolność, którą powinniśmy czuć. Wiele razy dzieje się tak, że ktoś młody doświadcza czegoś mistycznego z Jezusem, ponieważ On kocha każdego z nas. Od razu chce zostawić wszystko, zostawić rodzinę, jechać na misję, służyć innym. Nic nie chce wiedzieć. Nie, nie taka jest droga. Droga powinna być taka, by móc się zatrzymać, odnieść się do kierownika duchowego, który może cię poprowadzić. Powoli, krok po kroku, aby móc rozpoznać, co Jezus, co Bóg chce w twoim życiu. W którą stronę? Kapłaństwo, małżeństwo, bycie konsekrowanym w klauzurze lub w świecie? Jest to rozeznanie, które powinno kiełkować powoli, ponieważ wiele razy pojawia się strach, ponieważ strach jest częścią natury ludzkiej. My robiąc krok, zawsze mamy jakieś trudności. Ale powoli krocząc tą drogą z kierownikiem duchowym, ze Słowem Bożym, w modlitwie możesz mieć pewność, że Bóg powoli będzie wskazywał coraz więcej i to rozeznanie będzie się klarowało coraz bardziej. Rzeczą najważniejszą jest to, nie działać pod presją. Módl się, rozważaj, rozmawiaj i Bóg będzie działał. Potem nadchodzi moment, w którym rzeczywiście zmienia się w jednym kroku, w jednym wyborze. Tutaj trzeba mieć odwagę, by już nie patrzeć na siebie, rodzina, jeżeli byłeś w związku, to ukochany, ukochana, praca, przyjaciele. Nie, potrzebujesz się rzucić w ramiona Boga. Ja zawsze podaję jeden przykład. Ten krok, dla przykładu do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego, to jak rzucanie się w otchłań, wiedząc, że tam na dole są ramiona Boga, Boga Ojca, który cię przyjmuje i dziękuje ci za twoje tak, które uczyniłeś, uczyniłaś. Jeżeli czujesz, że Bóg jednak wzywa cię jako męża lub żonę, wiesz, ile trudności w przyszłości może się pojawić, my naturalnie jesteśmy do tego stworzeni. Bóg nas uczynił, aby mężczyzna i kobieta mogli się zjednoczyć i stworzyć rodzinę. Droga życia w małżeństwie jest odrobinę mniej złożona, ale nie oznacza to, że nie trzeba uczynić bardzo mocnego i ważnego wyboru, by kochać i wybaczać swojej żonie, swojemu mężowi. Więc idź tą drogą spokojnie, z kierownikiem duchowym. Módl się ze Słowem Bożym. Możesz mieć pewność, że Bóg cię oświeci. Woo!